Oto Nikocado Avocado, postać bardzo popularna, jednocześnie bardzo kontrowersyjna w internecie. W swojej publice znany głównie ze swoich bardzo dziwnych i niepokojących zachowań, a także jedzenia gigantycznych, olbrzymich ilości niezdrowego jedzenia w filmach typu mukbang. W dzisiejszym filmie zamierzam udokumentować całą jego karierę od samego początku do końca. Od czasów, kiedy ten był szczupłym, wegańskim gościem grającym na skrzypcach, ważącym około 70 kg aż do 180-kilogramowego króla mukbangów. Co się stało, dlaczego tak potoczyło się jego życie i ostatecznie kim właściwie jest Nikocado Avocado? Skąd się wziął i właściwie skąd pochodzi ta jego całkiem specyficzna reputacja w internecie? Na te i znacznie więcej pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym filmie, zatem hej, cześć wszystkim, jestem Ondar. A w dzisiejszym materiale przychodzę do Was z dokumentem na temat całej historii Nikocado Avocado, nie tylko w internecie, lecz także i poza nim. Dzisiaj przyjrzymy się całemu życiu tego człowieka, a także jego burzliwej karierze w internecie. Przed Wami historia transformacji, eskalacji, aż w końcu najprościej mówiąc upadku, twórcy jakim jest Nikocado Avocado. Nim zaczniemy, zachęcam Cię do zostawienia kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, a także wpadnięcie na mojego Instagrama, linka masz w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed Wami kompletna historia Nikocado Avocado. Zatem materiał ten zacząć możemy tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Od udzielenia odpowiedzi na pytanie, kim w zasadzie jest Nikocado Avocado i skąd wziął się w internecie. Wobec tego Nikocado to popularny już od kilku lat w internecie youtuber, który całą swoją popularność zawdzięcza pochłanianiu gigantycznych ilości jedzenia na swoich filmach, a także swojemu dziwnemu zachowaniu, które towarzyszy jego konsumpcji. Nikocado łącznie posiada 6 kanałów, z czego część jest już martwa, natomiast część absolutnie nie. Natomiast jego głównym kanałem jest ten o nazwie Nikocado Avocado, gdzie ten zebrał już sobie ponad 3,5 miliona subskrybentów. Jego filmy, jak wspomniałem wcześniej, opierają się właśnie na jedzeniu olbrzymich, wielkich ilości jedzenia. A jednocześnie z całą pewnością kolorytu temu wszystkiemu dodają jego liczne dziwne zachowania. Produkty, które spożywa na swoich filmach, to m.in. pizze, burgery olbrzymiej ilości makaronu w różnych kolorach, czy te różne dziwne chrupki podobne do Cheetosów. Jak nie trudno się domyślić, takowa dieta nie jest zbyt zdrowa dla organizmu człowieka, wobec tego na przestrzeni ostatnich lat Nikocado przytył z podobno początkowych około 70 kg do ponad 180 kg, bo tak, Nikocado niedawno przyznał, że waży ponad 400 funtów. You guys, I am very triggered. I am officially 400 pounds. How did this happen? Z tego powodu nabawił się również pewnych problemów zdrowotnych, a przykładem tego wszystkiego może być chociażby sytuacja, kiedy Nikocado w trakcie ataku kaszlu złamał swoje żebra. Myślę, że jest to idealny moment, by tylko zasygnalizować, że materiał ten jakkolwiek nie ma na celu wyśmiewania stanu zdrowotnego i fizycznego Nikocado Avocado. Jest to tylko i wyłącznie mini dokument, w którym przedstawię całą drogę Nikocado Avocado, od przyjaznego weganina do osoby, która według wielu umiera dla wyświetleń. Jednakże, jak do tego doszło? There are so many reasons why veganism is just taking over the planet. I mean, this is a movement that's spreading. Nim zaczniemy, chciałbym zadać Wam pewne pytanie, na które możecie sobie teraz odpowiedzieć, bądź odpowiedzieć na końcu tego filmu. Czy cel, jakim może być osiągnięcie sławy lub gigantycznych pieniędzy, może być powodem dla poświęcenia tak naprawdę wszystkiego w swoim życiu? Czy cel, jakim może być osiągnięcie sukcesu jako celebryta, jako osoba rozpoznawalna, czy w końcu bogata, może zepchnąć na plan dalszy tak naprawdę te najważniejsze kwestie? Myślę, że możemy zaczynać.
Nicholas Perry urodził się 19 maja 1992 roku w mieście Cherson na Ukrainie. Natomiast został adoptowany już we wczesnych latach życia, a dorastał w Harrisburgu w Pensylwanii. W 2019 roku Nick Okado udzielił pewnego wywiadu, gdzie trochę otworzył się w kwestii swojego wczesnego życia. Opowiedział m.in. o tym, jak dowiedział się o byciu adoptowanym we wczesnym momencie swojego życia i o tym, jaki efekt na niego wywarło to w późniejszej perspektywie. Opowiedział także o tym, jak uczęszczał na terapię od kiedy miał 5 lat, a także o lekach antydepresyjnych, które zostały mu przepisane, kiedy ten miał zaledwie 7 lat. Being adopted and then growing up, were you someone who needed attention, who wanted attention? Yeah, I was in and out of therapy since I was like 5. Oh, yeah. Well, why were you in therapy in the first place? Behavioral issues, so I would like want attention. So maybe yes, maybe you're right. Were you loud? Were you obnoxious? Were you being mean? What was your attention seeking? All of it. Yeah, they put me on medication too. At 5? Or 7. 7 was my first time. 7? Zoloft, yeah. No. Yeah. Kilka lat później zdiagnozowano u niego OCD, czyli inaczej nerwice natręstw. Natomiast niedługo później Nick odkrył w sobie dużą pasję do muzyki. A dokładniej odkrył w sobie talent do gry na skrzypcach. Jak dowiedzieć możemy się z jego LinkedInu, w roku 2008 uczęszczał do szkoły artystycznej gubernatora stanu Pensylwania. Uczęszczał również do 2 szkół muzycznych, a w 2010 roku rozpoczął naukę na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Co więcej, otrzymał tam nawet pełne stypendium. W każdym razie w tamtejszym czasie była to osoba bardzo wykształcona w kwestii muzycznej, a jednocześnie bardzo utalentowana i z dobrze zapowiadającym się startem. Ponieważ Nicholas brał nawet udział w nowojorskim festiwalu muzycznym od czerwca 2012 roku do roku 2013 i wygrał nagrodę za najlepszy musical, a także 6 nagród NYMF. W każdym razie wracając, w wieku 21 lat Nick przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie przez pewien czas pracował jako niezależny skrzypek. Zaledwie 2 lata później, bo 27 maja 2014 roku, założył swój pierwszy kanał na YouTube o nazwie Nick Okado Avocado. Nazwa ta wzięła się z faktu, iż wówczas Nick był weganem. Dla osób, które nie wiedzą, weganie to osoby, które jedzą tylko i wyłącznie żywność pochodzenia roślinnego. Najprościej mówiąc, nie jedzą mięsa, a także innych produktów, które mogą od zwierząt pochodzić, jak na przykład jajka. To właśnie wokół weganizmu kręcił się ten początkowy content Nick Okado. Dokładnie jego internetowy pseudonim wziął się od jego imienia, a także od awokado, które Nick bardzo lubił jeść. Tak właśnie powstało Nick Okado Avocado. Jakiś czas później, już po tym jak, uwaga spoiler, Nick Okado przestał być weganem, stwierdził, że był nim przez 4 lata i przejście na weganizm lekko odmieniło jego życie i pozwoliło mu poprawić swoją sylwetkę. Jednocześnie trochę wyszczupleć, jednakże jak przyznał w jednym z kolejnych wywiadów, weganizm szybko, no może nie tak szybko, bo to były te 4 lata, jednakże po pewnym czasie zaczął być lekko uciążliwy, a dokładniej uciążliwy dla jego zdrowia. I rotted a tooth. I had low B12 deficiency. I developed hypoglycemia. I don't know if it's directly related to the veganism. Poza tym, jak Nick przyznał w pierwszym publicznym na ten moment materiale na jego kanale, w którym opowiada o odejściu od weganizmu, materiał ten pojawił się 1 września 2016 roku, uznał YouTube'ową społeczność wegańską za bardzo toksyczną. Wobec tego właśnie 1 września 2016 roku to data, kiedy Nick nie tylko przestał robić content związany z byciem weganem, lecz jednocześnie całkowicie odszedł od takowego stylu życia. Po miesięcznej przerwie na kanale Nicka pojawił się pierwszy materiał, który zapoczątkował tą nową erę dla jego kanału. Erę mukbangów, a pierwszy takowy materiał, pierwszy mukbangowy film, skupiał się na przygotowaniu, a także jedzeniu potrawy znanej jako mac and cheese. W materiale tym pojawiła się także papuga Nicka, a także jego ówczesny chłopak, a obecny mąż, Orlin. Where Noodle is obnoxious, Ebenezer Scrooge, everything bothers him. How did I get on this topic? That's why I can't be a politician, like I said, see? I remembered something. Maybe I, perhaps, would not be able to answer the question correctly because there's just so much in my mind.
Obaj panowie prawdopodobnie poznali się właśnie poprzez community wegańskie, jednakże jak pokazała przyszłość, Orlin również zrezygnował z takiego stylu życia. Because that's what I have. What is wrong with you? What's wrong with you? I bought the cake because I love you. Are you serious? Serious? I'm seriously in love with you. You do this. You're calling me boring. Yeah, boring. Jak Awokado przyznał po latach, jego pierwszy mukbangowy materiał zdobył 50 tysięcy wyświetleń w kilka tygodni, co w tamtym czasie było dla niego naprawdę dużą liczbą. Wobec tego wkrótce seria miała otrzymać kolejne odcinki. Jednakże nim przejdziemy do analizy następnego rozdziału historii Nikocada Awokado, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie są mukbangi i o co w tym trendzie chodzi. Zatem tak, skoro już wyszliśmy z tematu Nikocada Awokado i doszliśmy tutaj do całego trendu, jakim są te wszystkie mukbangi, muszę przyznać, że nie kumam tego trendu. Jak gdyby rozumiem, że każdy może nagrywać o czym chce i tak dalej, ja też jak byłem młodszy oglądałem na przykład Lekko nie będzie kilka razy, jak Mandzio jadł wszystkie burgery z McDonalda i mnie to jarało. Boże, to było mniej więcej nie Lekko nie będzie. W każdym razie, Gimper, kiedy Lekko nie będzie, bym sobie obejrzał jakieś nowe odcinki, bo to był zaje fajny format. W każdym razie, przechodząc do meritum, myślę, że istnieje pewna różnica pomiędzy oglądaniem kogoś jedzącego wszystkie produkty z jakiejś sieci fast foodów, a filmami typu tego albo tego. W każdym razie jest to trochę dziwne. Całe szczęście w Polsce nie mamy mukbangów, no umówmy się, to w porównaniu do co niektórych mukbangów z zagranicy to nie jest to samo, aczkolwiek wracając do mojej myśli, jestem naprawdę bardzo wdzięczny światu za to, że u nas w Polsce nie mamy prawdziwych mukbangów, a mamy Mister Krychę. Dobra, zagłębiłem się w to trochę głębiej i jakieś mukbangi w Polsce są, o których totalnie istnieniu nie miałem pojęcia, ale tak czy siak, bardzo dobrze, że nie mamy takich mukbangów jak za granicą, przynajmniej jeszcze. Dobra, historia mukbangu. Wobec tego filmy typu mukbang zostały spopularyzowane po raz pierwszy w Korei Południowej około 2009 roku. Na tamten czas miało to formę swoistego livestreama, kiedy to co wieczór ludzie streamowali swoiste pokazy jedzenia. A dokładniej przedstawiali, jak przygotować daną potrawę, a później pokazywali jej entuzjastyczną konsumpcję. Jednocześnie w międzyczasie miały także miejsce interakcje z publicznością, która zachwycała się nad tym, jaki ten hot wing musi być hot. I w ogóle musi być wing. Co do koreańskich mukbangów, warto jest znać określenie broadcast jackies i właśnie było one nadawane osobom, które w tamtejszych czasach prowadziły właśnie mukbangi. Te stawały się coraz to popularniejsze, aż w końcu trend ten zaczął wychodzić poza Koreę. 24 kwietnia 2015 roku pojawił się prawdopodobnie pierwszy amerykański mukbang, a prezentował się on tak. On camera. I thought it was stupid until I realized I was eating a whole thing of cupcakes by myself and that was pathetic. But I have no idea what cupcakes was, so I'm eating them with people. This is so fun, you guys are emotional. Oczywiście z czasem pojawiło się znacznie więcej naśladowców, którzy modyfikowali formułę do takich stopni, jakimi chociażby obecnie może pochwalić się Nikocada Awokado, jedząc naprawdę ogrom niezdrowego jedzenia. Ale oczywiście Nikocado nie jest jedyną osobą, która w tym community się znajduje. W każdym razie wraz ze wzrostem popularności mukbangów pojawiły się także kontrowersje, bo nie ukrywajmy, content ten jest bardzo specyficzny. Wobec tego niektórzy twórcy, chociażby tacy jak PewDiePie, nie ukrywali swojego niezrozumienia, o co właściwie chodzi tym ludziom, którzy jedzą przed kamerą. Chciałoby się rzec, emocje jak na grzybach. Jednakże tak się składa, iż z czasem emocje w trakcie oglądania mukbangów stawały się coraz silniejsze i większe. Dokładniej w chwili, kiedy co niektórzy zaczęli lekko eksperymentować z tym kontentem. Przykładowo dodając coraz to więcej i więcej jedzenia do takowych filmów, albo wybierać coraz to bardziej unikatowe, bądź coraz to bardziej niezdrowe jedzenie.
ale szczerze, absolutnie najgorzej z tym wszystkim zaczęło być w chwili, kiedy co niektórzy ludzie, którzy chyba nie mają do końca równo pod kopułą, zaczęli tworzyć filmy, gdzie albo konsumują żywe zwierzęta, albo w innych przypadkach niektórzy YouTuberzy przygotowywali właśnie żywe zwierzęta do późniejszej konsumpcji, co, jak pewnie mogliście się już domyślić, spotkało się z gigantycznym oburzeniem ze strony społeczności. Jak chociażby swego czasu była pewna afera, kiedy YouTuberka znana jako So-So Young lubiła na swoich transmisjach jeść żywe morskie zwierzątka. Po prostu jej materiały były torturowaniem zwierząt dla wyświetleń i dla zarobków. Dla mnie jest to totalnie obrzydliwe i nie rozumiem, jak można zrobić coś takiego, chociaż wiem, że do pewnych okrucieństw człowiek może się posunąć, ale to jest totalnie przerażające, tym bardziej, że to cały czas widnieje na YouTubie. Wciąż znajdują się tutaj pewne jej filmy, gdzie ona robi dokładnie to samo. W każdym razie zostawmy ten obrzydliwy temat. Podsumowując, mukbangi to mocno poryte filmy, gdzie ludzie zasadniczo jedzą gigantyczne ilości jedzenia. Ewentualnie w ekstremalnych przypadkach posuwają się do znacznie gorszych rzeczy. Teraz wróćmy sobie do dalszych losów Nikocada Avocado. Zatem wracając do wątku głównego, mukbangowa część kariery Nikocado Avocado dopiero się zaczynała. I jakkolwiek by to nie zabrzmiało, kilka z tych jego pierwszych filmów w tym stylu kontentu jeszcze jakkolwiek trzymało się w ryzach czegoś, co miało w sobie jakiekolwiek zdrowe produkty. We have one bag of macaronis, one red bell pepper, one ripe tomato, some corn powder, which we have separated over here into a cup, six macadamia nuts, an entire bag of sesame seeds, some spring onion, a macadamia nut opener, although most of you will probably buy them shelled, and a high-speed blender. Jednakże moda na takowe filmy na kanale Nikocado szybko przeminęła, a na kanale pojawiać zaczęły się prawdziwe mukbangi z coraz większymi porcjami niezdrowego jedzenia. Cracker just to keep your throat. So you watch these things and it makes you want to go on full on binge mode. I don't know how, I could never. W końcu po publikowaniu takowych filmów przez okres około pół roku, w marcu 2017 roku, Nikocado publikuje dwa filmy, w których wykazuje swoje gigantyczne zdziwienie faktem, że zaczyna tyć. Staje się gruby i nie wiem dlaczego, przywitajcie się z moim podwójnym podbródkiem. Mniej więcej w tamtym czasie Avocado pojawił się w pewnym vlogu, gdzie to Nikocado święcie przekonany, że jego waga cały czas wynosi 160 funtów, czyli około 70 kg, wszedł na wagę, dosłownie miejską wagę i cóż, skonfrontował się z rzeczywistością. 60, maybe 160. Weigh yourself here, so we're gonna step right up. That has to be wrong. You guys, I'm 200 pounds. Teraz jego waga przekraczała 200 funtów, co daje lekko ponad 90 kg. Aczkolwiek Nikocado nie uwierzył temu i stwierdził, że wszystko to waga wodna. Jednocześnie stwierdził, że jest to jakaś medyczna tajemnica, co miało być chyba usprawiedliwieniem wobec jego ciągle zwiększającej się masy ciała. A week of just not being so stressed, because stress is our number one killer. That's not our number one killer. Chips? No. Our number one killer is stress. There are people that eat, you know, junk food all the time and like have healthier blood tests and live longer than some people who are always stressing over everything and eating like a better diet than them. So, you know, life is not stagnant. You're happy at work, you're sad at work. You're doing well in school, then you get a D minus on your test, even though you worked so hard and studying. Say, why? I worked hard, I studied. How can I go from an A to a D? How can I go from healthy weight to overweight? How can I get a double chin? All about this double chin. How? Nick kontynuował swoją internetową karierę, zjadając rzekomo po 10 000 kalorii na odcinkach.
W tamtejszym czasie opublikował także swój najpopularniejszy film, czyli Jestem zbyt przerażony, by pójść do szpitala, gdzie przedstawiał bardzo nieprzyjemny problem zdrowotny z jego okiem. Materiał zdobył dotychczas 22 miliony wyświetleń. In a long time. And I also want to thank everyone who gave me ideas, or not ideas, like advice on what to do or what they think is wrong with me. That's one of the reasons I made the video, so that I could get options, you know, if I go see one doctor here. Ponadto na swoim kanale rozpoczął w cudzysłowie serię Smutne Uczucia, gdzie to na filmach zasadniczo zwierza się ze swoich problemów życiowych w bardzo emocjonalny sposób. Między innymi materiały te dotyczą opowiadania Nikokado o problemach w związku ze swoim chłopakiem, albo dotykają innych tematów, które w danym czasie były bardzo ciężkie dla Nika. Do tej pory seria ta liczy sobie 33 odcinki. Po latach w wywiadzie, który już parę razy wam pokazywałem, Nikokado przyznał, że bardzo często sposobem radzenia sobie z różnymi problemami bądź ucieczką przed nimi było dla niego po prostu wzięcie kamery do rąk i opowiedzenie o tym, co w danym momencie go trapiło. I just grab the camera and just like film it. So some of them are like really, really real for me. Oczywiście content bugbangowy był dominującym na jego kanale, a w 12 miesięcy po materiale, gdzie okazało się, że Nikokado waży już 200 funtów, ten przed kamerą przyznał, że teraz jego waga skoczyła do prawie 270 funtów. How much do you weigh now? Well, do you want to go? Should I weigh myself in front of you? I'm gonna go get the scale. Last time I checked, it was like 268. It was almost 270, pretty much. Tak jest, 268 funtów, czyli 121,5 kg. Nikokado stwierdził również, że nigdy nie przebije bariery 300 funtów, a jeżeli już tak się stanie, weźmie się za siebie i zrzuci całą wagę. Jednakże takowa deklaracja z jego ust padła już znacznie wcześniej. W kwestii o wiele mniejszej wagi. W każdym razie jego content cały czas eskalował, a jego słowa tak naprawdę nie miały żadnej wartości. Bowiem wraz z kolejnymi filmami przyjmował coraz większe porcje coraz bardziej niezdrowego jedzenia. I tak mijały kolejne lata, w trakcie których Nikokado stawał się coraz cięższy. W końcu, kiedy zaczął zbliżać się do 300 funtów, wręcz jak najbardziej starał się, by wreszcie osiągnąć taką wagę. Bardzo denerwował się, kiedy po zważeniu się okazywało się, że waży mniej niż ważył wcześniej. 94,2 pound. What? Why am I losing weight? W końcu udało mu się przebić 300 funtów, czyli 136 kg. Na jednym z materiałów obliczył, ile zajęłoby mu w tamtejszym momencie schudnięcie o 120 funtów, czyli o 54 kg. Jednakże kiedy uświadomił sobie, że zajęłoby mu to ponad 2 lata, stwierdził, że nie ma sensu i nie zrobi tego. How long is it gonna take me to lose my weight? If I have to lose 120 pounds and I have to do 5 pounds a month, let's do 120 divided by 5. How many? Two years? That's 24. I have to lose weight for 2 years. I'm just not gonna do it. How about that? Warto też w tej chwili wspomnieć o relacji Nika i Orlina, którzy na filmach wielokrotnie kłócili się, dochodziło między nimi do rękoczynów, w cudzysłowie rozstawali się, a później wracali do siebie. Jednakże myślę, że najbardziej ruszającym momentem jest ten, kiedy Orlin uznał, że Nick to najgorsza rzecz, jaka kiedykolwiek mu się przytrafiła i że zrujnował mu życie. I naprawdę bardzo przykro się na to patrzy, kiedy dwójka osób, która wcześniej naprawdę bardzo się kochała, tworzyła szczęśliwy związek i była po prostu z sobą szczęśliwa, teraz przed kamerą mówi do siebie takie rzeczy i zachowuje się względem siebie w ten sposób. A wszystko to tylko i wyłącznie z powodu pogoni za wyświetleniami. What's wrong? You ruined my life. I used to be so happy without you. I don't know what I was thinking. I don't know what you I was thinking. Okay. You ruined me. You're the worst thing that ever happened to me. Nowadays, but not all. It's been years. It's been years. It's been like 5 years of this. Sorry. You're not sorry. I am sorry. No, you're not! You're a liar! You're not sorry! You're not sorry! You're never sorry! You don't mean what you say! You're a piece of garbage! You're not sorry! You're not! I am. You ruined my life! You ruined my life! Ale oczywiście być może jest cień szansy, że sceny takie jak te
są tak naprawdę tylko wykreowane na potrzeby materiałów. I właśnie w ten sposób dochodzimy do stanu rzeczy, jaki prezentuje się obecnie, wobec tego, co u Nikocado słychać w tej chwili. Na ten moment Nikocado Avocado na swoim kanale publikuje co kilka miesięcy. Zazwyczaj są to materiały około 40-minutowe, z rekordowym 2-godzinnym materiałem, który pojawił się zaledwie kilka dni temu. Na jego drugim kanale nie pojawiło się nic od 8 miesięcy, jego trzeci kanał jest zasypywany filmami mniej więcej kilka razy w miesiącu. Tak samo dzieje się również na jego czwartym kanale. Ponadto posiada oddzielny kanał do shortsów, gdzie także jest całkiem aktywny. Chociaż jego content tutaj jest dość, no nie wiem, niepokojący. Yes. Natomiast jego kanał Noodle King jest nieaktywny od roku. Niedawno Nikocado pokazał, że jego waga przekroczyła 400 funtów, czyli 180 kg. Rok temu pochwalił się także swoim luksusowym apartamentem kupionym za 2 300 000 dolarów, gdzie też dochodzi do pewnej całkiem wymownej sceny. It's called Watch the World Struggle. Oh, it's a fun show. You know, I sit up here in my tower and watch everyone struggle and be poor. It's so entertaining. I love watching poor people. They struggle. Oh, I just need popcorn. I could sit here and watch them struggle all day. Podobno jego wartość netto w 2022 roku wynosi 3 miliony dolarów. Nikocado sprzedaje swój merch, to tylko waga wodna. Sprzedaje Cameo, czy w końcu ma swojego OnlyFansa, na którego temat ludzie wypowiadają się w bardzo niepochlebny sposób. Co więcej, z jego zdrowiem jest coraz gorzej, bo w 2021 roku poinformował o złamaniu swoich żeber w trakcie ataku kaszlu. Co więcej, co obeszło się całkiem sporym skandalem w internecie, Nikocado niejednokrotnie stwierdził, że jego obecny stan jest spowodowany tylko i wyłącznie przez jego odbiorców. Przez widzów, którzy tak chętnie oglądają jego filmy, co tylko i wyłącznie napędza go do jedzenia coraz to większych ilości jedzenia. Na ten moment Nikocado Avocado ma 30 lat. Sam rzekomo stwierdził, że skończy z mukbangowym contentem w wieku lat 35. Czy tak się stanie? Cóż, po jego licznych deklaracjach bez jakiejkolwiek wagi, myślę, że póki co należy brać tę informację z przymrużeniem oka i zobaczyć, co przyniesie przyszłość. No właśnie, przyszłość. Co tak naprawdę może dziać się w przyszłości z Nikocado Avocado? Zdaje się, że dalej będzie kontynuował swoją karierę, publikując właśnie takie filmy. Jednakże ja jestem zdania, że każdy może się zmienić. Każdy może zauważyć, co robi źle i ciężką pracą stać się lepszą wersją samego siebie. I Nikocado tutaj nie jest wyjątkiem. Wszystko tylko zależy od jego własnej silnej woli i tego, czy będzie chciał, ale w koniec końców to przecież jego życie i jego decyzja. Jednakże podsumowując jego całą karierę do dnia dzisiejszego, chciałbym jeszcze raz przywołać pytanie z samego początku odcinka. Zatem patrząc na historię Nikocado Avocado i całą jego karierę, czy cel, jakim może być osiągnięcie sławy i pieniędzy, może być powodem dla poświęcenia absolutnie wszystkiego w swoim życiu? Jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, by osiągnąć to, co tak bardzo chcemy? By posiąść to, na czym tak bardzo nam zależy? Ja, chociaż jestem zdania, że marzyć wręcz trzeba, trzeba mieć jakieś marzenie, o które później będziemy walczyć, albo cel, do którego będziemy sukcesywnie dążyć latami, absolutnie nie powinniśmy dla jego realizacji ryzykować swojego zdrowia lub życia. Ale tak naprawdę to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Prawda? I w ten właśnie sposób myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że takowa forma materiału wam się spodoba i że co jakiś czas będę mógł wrzucić coś takiego. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie i jak odniesiecie się do całej historii Nikocado Avocado. Jak myślicie, co może przynieść ewentualna przyszłość? Ja teraz będę się żegnał, dzięki wielkie za oglądanie. Zostaw koniecznie suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym filmem, Ematerem mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Wpadaj koniecznie na mojego Instagramka, drugi kanał i TikToka, z którego ostatnio zacząłem korzystać, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. No a my tymczasem słyszymy się już wkrótce, także trzymajcie się do kolejnych materiałów, mówi do was Mondar. Miłego dzionka wam wszystkim życzę. Cześć!